Piątek, 11 sierpnia, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Samorządowcy po raz kolejny narzekają, że tracą dochody. Wprawdzie rząd obiecuje samorządom dodatkowe pieniądze, ale zdaniem prezydentów i burmistrzów to jedynie częściowa rekompensata tego, co stracili. Paweł Jędrusik. Samorządowcy po raz kolejny głośno mówią, że dotyka ich reforma podatkowa. W Tychach wyliczają, że gdyby nie ona, to na 2023 rok z podatku PIT miasto miałoby 319 milionów złotych. Tymczasem z Ministerstwa Finansów Tychy dostały tylko 197 milionów złotych, a premier obiecał dodatkowe 43 miliony. Jak łatwo wyliczyć, różnica jest spora. To jest nieuczciwe przekazywać ludziom, mieszkańcom, a taki jest komunikat rządu, taki jest komunikat pana wojewody na jego oficjalnej stronie, że to są dodatkowe pieniądze. No jakie to są dodatkowe, jeżeli zabrano mi 119, a dano 43? To jest częściowe zrekompensowanie ubytków dochodów. Częściowe. W przypadku Tychów to jest dokładnie 34 czy 35%. Ale to nie tylko problem dużych miast, bo jak wylicza burmistrz Cieszyna, wydatkowanie poszczególnych kwot ma różne znaczenie w zależności od wielkości miasta i jego budżetu. Mówimy o takiej średniej wielkości miasto, które, no, dla którego wydanie na drogę 10 milionów jest bardziej bolesne dla budżetu niż wydanie na drogę 10 milionów z budżetu Tychów czy Sosnowca. To właśnie o to chodzi, żebyśmy jednak mogli stabilnie przewidywać, ile tych pieniędzy będziemy mieli, a nie zgadywać, czy te pieniądze trafią do nas, czy nie trafią, czy zaczynać projekt, czy zaczynać inwestycje, czy nie. Jak wyliczają w Cieszynie, na zmianach podatkowych stracili około 26 milionów złotych, a rekompensata wyniesie tylko 7 milionów 800 tysięcy złotych. Mniejsze wpływy oznaczają nie tylko problemy z nowymi inwestycjami, ale także ze spięciem samego budżetu poszczególnych miast. Konieczne będą więc dalsze cięcia wydatków. Tak naprawdę to myślę, że już szukać tych oszczędności się nie da, bo myślę, że wszystkie samorządy od wielu lat starają się szukać oszczędności poprzez różnego rodzaju inwestycje w oświetlenie, w termomodernizację, różnego rodzaju działania, które mają przynosić oszczędności. Dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, że oszczędność byłby skok w przepaść i ograniczanie usług dla naszych mieszkańców, a tego byśmy nie chcieli nigdy robić. Tyle tylko, że miasta mogą nie mieć wyboru, a pierwszy w kolejności może być transport publiczny. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin GZM nie zgodzili się na wyższą składkę na utrzymanie komunikacji miejskiej. Sprawa wróci po wakacjach. Przy jednej z ulic w Zabrzu rosną duże klony. Wkrótce kilkadziesiąt drzew ma zostać wyciętych, a miasto zastąpi je dużo mniejszymi. Powodem jest planowany remont drogi. Nie wszyscy zgadzają się z tą decyzją i uważają, że inwestycja drogowa nie powinna być realizowana kosztem zieleni. Łukasz Kądziołka. Te duże i rosnące tu od co najmniej kilkudziesięciu lat klony mogą wkrótce zniknąć, co oczywiście nie wszystkim się podoba. Drzewa to wiadomo, to jest powietrze świeże. Drzewa chronią człowieka, chroni przed upałami. Jak zapewniają urzędnicy, oni też to wiedzą, ale wycinka jest konieczna ze względu na planowany remont drogi. Ulica 11 listopada będzie miała nową nawierzchnię. Około 5 milionów złotych to nie jedyny koszt tej inwestycji. Pochłonie ona także drzewa. Łącznie ma ich zostać wyciętych kilkadziesiąt. Powodem jest to, że znajdują się zbyt blisko jezdni. W Zabrzu wycinamy tylko te drzewa, które są niezbędne do wycięcia z powodu inwestycji. I tak właśnie z ulicy 11 listopada. Planujemy wysiąść 53 drzewa, z czego 28 to drzewa chore w złym stanie, które obumierają, a 25 drzew po prostu kolidują z remontem drogi. Zdaniem urzędników, gdyby drzewa zachowano, to po wymianie nawierzchni jezdni i chodników korzenie mogłyby je uszkadzać. Nie zgadza się z tym jeden z radnych. Niestety nie jest to rozwiązanie problemu z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ oni stracą stary drzewostan, który chroni ich przed hałasem, przed światłem, przed zanieczyszczeniami. Poza tym radny obawia się, że wycięcie drzew połączone z wymianą nawierzchni może sprawić, że kierowcy będą jeździć jeszcze szybciej. To kolejny kontrargument przeciwko wycince. Ta droga po wybudowaniu nowego łącznika między Mikulczycami a centrum Zabrza będzie miała charakter, powinna mieć charakter bardziej osiedlowy. To nie może być autostrada. Zarząd Dróg Miejskich czeka jeszcze na decyzję marszałka w sprawie wycinki i niebawem ogłosi przetarg na wybór wykonawcy prac. ZDM deklaruje również, że na ulicy 11 listopada nasadzi co najmniej tyle samo śliw, co wyciętych zostanie klonów. Tyle, że dalej od jezdni.
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powinna się rozpocząć w najbliższym czasie, jeśli miasto chce, żeby remont zakończył się zgodnie z planem, czyli w lipcu przyszłego roku. Tymczasem mieszkańcy nie chcą odpuszczać. Powstała petycja, pod którą niebawem zaczną zbierać podpisy. Nowe miejsce dla potrzebujących i samotnych w Katowicach. Miejsce, w którym będzie można tanio zjeść, spotkać się z innymi potrzebującymi, a nawet potańczyć. Fundacja Wolne Miejsce odebrała dzisiaj klucze do lokalu, który za około 2 miesiące otworzy się dla mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Jedzenie o połowę taniej niż w innych tego typu miejscach, zajęcia dla seniorów, a nawet potańcówki. W Katowicach powstanie nowy lokal pomocowy. Seniorów chętnych do wspólnego spędzania czasu nie brakuje. Sali takiej jako takiej nie mamy do wykorzystywania. Po prostu gdzieś tam gimnastykę, to się na powietrzu teraz mamy we wtorki, no bo jest lato. Na spotkania seniorów na osiedlu Tysiąclecia przychodzi nawet 120 osób. To pokazuje, że potrzeby są duże. Nic dziwnego, społeczeństwo jest coraz starsze. Miasto szacuje, że w Katowicach mieszka od 60 do 80 tysięcy osób w wieku senioralnym. Bardzo częstym zjawiskiem jest zamykanie się w sobie. Zamykanie się w czterech ścianach i tak jakby kończenie życia, że się nie chce być aktywnym. I dla nas to jest jedno z takich zadań, nas jako miasta, jako wspólnoty miejskiej, to żeby starać się jednak dotrzeć do tych ludzi, zaprosić i pokazać, że życie toczy się dalej. Teraz te pomieszczenia są puste, ale niebawem mają tętnić życiem. Jak twierdzi Fundacja Wolne Miejsce, lokal przy ulicy Mikołowskiej będzie pierwszą taką przestrzenią w Polsce. Dzisiaj miasto przekazało jej klucze. Tutaj na dole będzie takie bistro socjalne, to będzie pierwsze w Polsce taka restauracja, która będzie mieć ceny o połowę niższe niż w wszystkich innych podobnych obiektach. Dzieje się to dlatego, że mamy doświadczenie ze sklepów socjalnych od 3 lat i wiemy, jak pozyskiwać tanio produkty i poprzez to właśnie codziennie będzie gotowane inne danie obiadowe dla osób właśnie potrzebujących. Oprócz bistra będzie też kawiarenka. A w niej kawa za 3 zł. Obok znajdzie się sala do ćwiczeń. Oprócz gimnastyki dla seniorów fundacja zapowiada też fajfy, czyli potańcówki. U góry znajdą się sale warsztatowe i terapeutyczne. Nie trzeba wielkich zmian, bo między innymi kuchnia już jest. Poprzednim najemcą była również fundacja, która miała podobny profil, czyli była część gastronomiczna oraz część, która była pod jej działalność taką pomocową. W związku z czym jakby generalnie ten lokal jest do tego przystosowany. Oczywiście musi być umeblowany czy przystrojony. Tym ma się zająć IKEA. Wszystko nie powinno trwać długo. Fundacja zapowiada, że do kamienicy przy ulicy Mikołowskiej 44 pierwszych gości zaprosi za około 2 miesiące. Zbliża się weekend kosmicznych spektakli, czyli noce spadających gwiazd, a dokładniej Perseidów. To interesujące zjawisko na niebie będzie można obserwować m.in. w Piekarach Śląskich czy w Pszczynie. Paweł Jędrusik. W Piekarach Śląskich noc spadających gwiazd organizowana jest już po raz 8. Tradycyjnie mieszkańcy mogą przyjść w okolice Kopca Wyzwolenia. Początek w sobotę o godzinie 20. Oprócz głównego widowiska, czyli podziwiania kosmicznego spektaklu, mamy też wystawę astrofotografii, mobilne planetarium, wykłady związane z tymi tematami, ale i występy artystyczne, strefę gastronomiczną. Będzie naprawdę wiele fajnych atrakcji, a pogoda ma dopisać, także zapraszamy serdecznie jutro. Które w sobotę do Piekar Śląskich. A jeśli komuś będzie mało, to Perseidy będzie można oglądać także dzień później w Pszczynie. Tam wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. Początek w niedzielę o godzinie 20. Naszym opowiadającym o gwiazdach będzie pan Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Mieszkaniec Pszczyny zresztą. Zaczynamy, rozkładamy się na plaży, na leżakach, na kocach. Bierzemy sobie jakieś napoje i w takiej atmosferze luźnego pikniku wieczornego oglądamy gwiazdy, słuchamy wykładów pana Damiana, ale również muzyki, ponieważ będzie nam towarzyszył swoją taką niezwykłą muzyką zespół Szeg. W tym roku Perseidów nie będzie można natomiast oglądać w Planetarium Śląskim. Tym razem placówka nie organizuje takiego wydarzenia. Taki był piątek w informacjach. Życzę Państwu miłego weekendu i widzimy się w poniedziałek.